Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Kangur Kakao. Zatem chodźmy tutaj, postarajmy się... Zabieg piraniami? Chyba podziękuję. ...przejść dalej. A kurde, tak właśnie mi się wydawało, że mogę nie zdążyć. Tutaj diamencik. O nie! Najgorzej na świecie, gdzie ja jestem. O nie, bez jaj, że ten diament tam jest. Czy gdzie on został? No way, muszę iść po niego z powrotem? Bez sensu. Całe szczęście nie jest to jakoś magnetycznie daleko. Chwyć. Otwórz. Wyłącz. Przejdź. Włącz. Przejdź. Okej. Dobra, szczerze to mam gdzieś teraz tego diamenta. Idę. Kurde, no. Idę dalej. Dobra. Gdzie tu se ślad? Jak to możliwe? Ej, co tam się w ogóle odiwaliło? Przecież szłam normalnie. Nie czaję. Czekajcie, kurde, what the... Co to się stało tam? To jest ok. No ja rozumiem, że tutaj... Ej, kurde, widzicie to? Aha! A, dobra! Kurczę, bo teraz trzeba wyłączyć. Dobra, czaję to. Czyli to w dwie banieczki działa z tego, co widzę. Konkretnie. To idziemy teraz tędy. A ja go mogę... O, właśnie, tak go mogę zostawić. Chciałam się tu jeszcze tylko rozejrzeć, czy wszystko mam zgarnięte. A, czyli w sumie tam również mogłam zrobić taki motyw, żeby po prostu zostawić sobie tego kryształka. I zebrać diament, nie? Przejście. Ale tak jakby tutaj coś jeszcze jest. Dobra, tam mamy skrzynię, którą myślę, że warto sobie zgarnąć. No i spoko. Czy jakiś mega długi poziom. Tak jakby... Tak się teraz zastanawiam, jak to dobrze rozegrać, nie? Czy ja tutaj będę miała... Że tu widzicie? Jakby muszę zeskoczyć, ale go wyłączyć? Mam takie wrażenie, bo widzicie? Bo to na dole zniknęło teraz. A nie. Czyli źle to rozgryzłam. Mam za nisko. Okej, mamy kolejną literkę.
zostawić diamencik. A jak się tam przydostać? Czy ja tam doskoczę? Spróbujmy. Dobra, jest i A. Chodźmy i chodźmy. A, czekajcie. Kurczę, bo teraz, żeby przez przypadek nie wyłączyć, nie? Bo teraz dopiero platforma się pojawia w momencie, kiedy na nią wskoczę. Dobra. Teraz mam traumę, bo widzicie? A! What? Dobra, teraz wyłączmy, przejdźmy. Ale mnie przyatakowały. Połóżmy sobie kryształka. Teraz tutaj mamy guziola. Co mi to dało? Platformy. W porządku. Zatem chodźmy tędy. Czy się tam tak sekuracyjnie rozejrzyjmy. No nie, znowu ten kryształ. Kurde, jaki kryształ. Ktoś powinien im powiedzieć, jak wygląda relaks. Leży się na plaży z zimnym sokiem kokosowym, a nie daje się skubać i podgryzać piraniom. Dobrze, w takim razie... weźmy sobie kryształek. Przejdźmy. Włączmy go. Mogła zamrozić wodę. Czy ja muszę tu zostawić ten kryształ? No bo przecież ja z nim nie przejdę. Tak logicznie myśląc. Kurde, nie widzę tych rybek. Owce, baranka. Ale... aha, dobra, bo już chciałam powiedzieć, że... a! Kurde, no! Nie zauważyłam tego. O Jezus. Dobra. Chodźmy szybciutko. Nie bez sensu, że muszę się taki kawał cofać. No dobra, no nie jest to kawał, nie? Ale sam fakt. Zostawmy. Znowu go wyłączyć. Proszę, że ja tu nie mogę kamerą manewrować. Poza prawo, lewo. Szybko. Okej. A, patrzcie, tu jeszcze jest lodowe. Dobra. Mogę zejść? To wyglądało na początku, jakby to była woda. Ale tutaj też muszę zamrozić. W razie zacznijmy od tego. Teraz wszystko w sumie powinno się zamrozić. No i spoko. Ale nie, bo tutaj się nie zamroziło. A bez zamrożenia ja tego nie przepchnę.
Dobra, w takim razie ja się skupię najpierw na tym na zewnątrz. Co by tutaj poogarniać i może akurat gdzieś... Aha, dobra, tutaj jest kolejny, spoko. Tutaj jeszcze mam ognisty u góry. Zapasownicę. Tutaj się mogę przedostać w ten sposób. A, czyli tutaj miałabym ognisty na moment, kiedy na przykład nie miałabym zapasowego. To bym sobie mogła rozpuścić. Spoko. W takim razie... Weźmy po kryształ najpierw. Śmieszne. Aha, dobra, bo... Nie. O nie, bez jaj, ja się teraz nie cofnę. Kurde, ale zwaliłam. No nie wierzę w to. Ja, nie róbcie tego. Dopóki sobie tam nie ogarniecie wszystkiego, teraz obstawiam, że zapewne ostatnia literka mi tam została. Ale lipa. Najgorzej na świecie, no. Kurde, czemu to samo nie wskoczy? Bezaj. Pewno by ci się przydała. Co ty mi tu imputujesz? No wiesz, relaks, spokój i odprężenie są wskazane dla osób w twoim wieku. Odpowiem ci później, jak... Tu mamy jakieś przejście. Jejku, ale fart życia. Ale fart życia. Dobra, od razu mi się humor poprawił. Już mi tak smutno było. Byłam przekonana, że ostatnia literka była tam i została. Ale jak mam komplet, to teraz jest najlepiej na świecie. Czyli jednak nic nie straciłam. Perfekcyjnie, idealnie. Kurde, lepiej jest przejść. Ocie panie. A co mi to dało, przepraszam? Nawet muzyka tu zniknęła. Ej, bez jaj. Autentycznie, co to dało? Nie mam pojęcia. Czyli tutaj byśmy zeszli tą drugą ślizgawką. Tutaj mamy kolejną runę, numer 36. Kolejna ślizgaweczka. Co to tam było? Tutaj jest jakieś przejście? Tak wygląda, nie? Patrzcie. Czy to jest tak, jakbym na przykład nie doleciała chyba. Tak to wygląda troszkę.
ognistego. A, tu jest ogniste, dobra. Dobra, podejście numer dwa. Ej, czy mi się wydaje, czy ja zepsułam to? Teraz nie mogę mieć ognistego? Och, co kaman. Patrzcie, bo mam zamrożonego banana. A tu jeszcze jest ogniste, to może muszę mieć podwójną. Kurde. Podwójną moc. O, patrzcie, jeszcze diamencik. Może tak się da. Chyba że ja po prostu się poświęcę i nie wiem, skoczę tu. Dobra. Na Authentico ten banan jest zamrożony. Jak go rozmrozić? Kurde. Mam teraz zagwozdkę, bo to mogę tylko roztopić. A może i nie? Jak to się... No jak to trzeba zrobić? Pytanie za 100 punktów. Ja to bym to uderzyła, to powinno zapłonąć. Wtedy mogłabym to dziabnąć. A tak to nie wiem. Stąd nie zaskoczę. Chyba że, patrzcie, czekaj, chyba ja tu mogę zejść. Pomoże. Zmarłam! O Jezu, pierwszy raz chyba. Masakra. No dobra, ale przynajmniej wiem, o co chodzi. Przynajmniej się domyślam. Koza. Ej, jak te pogo kozę rozwalić? O ty kurde. Co ona taka silna jest? Aż ty. Gdzie ona ma swoje życie? Kurde. Ja mogę po tym skakać. Kurczę, jak to pokonać? Auć. Kurde, umrę znowu. Dobra, pokonałam. Jezu, jakie to było trudne. Ej, dalej to żyje. A teraz, jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym skończyć tę fazę procesu od nowu. Widzisz, chcę się szybko spotkać z najstarszą.
że co takiego? No z duchową matką znaczy się. Czekaj, coś mi świta. Najstarsza nasza mistrzyni sztuk walki. Och, już sobie przypominam. Znajdziesz ją w świątyni duchów, jeśli przejdziesz cały proces. Dawniej tam medytowała w czasach, kiedy... Och, to były piękne czasy, kiedy prowadziła szkołę sztuk walki zamiast cóż tego. Proszę, weź to, weź, pomoże ci przejść od nowe. Dzięki i nie martw się, może jeszcze wrócą stare dobre czasy. Mogę sobie pomarzyć. No i pięknie. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!